2 grudnia wspominamy błogosławionego Karola de Foucault, prezbitera. Karol de Foucault urodził się 15 września 1858 roku w katolickiej arystokratycznej rodzinie w Strasburgu. 2 dni później przyjął sakrament Chrztu Świętego. 13 marca 1864 roku umarła jego matka, a w 5 miesięcy później ojciec. Małym Karolem i jego młodszą siostrą Marią od tej pory zajmował się dziadek Karol Morlet, pułkownik w stanie spoczynku. 28 kwietnia 1872 roku przyszły błogosławiony przyjął pierwszą komunię świętą. W sierpniu 1874 roku zdał maturę, a w październiku tego roku wstąpił do szkoły jezuitów w Paryżu na ulicy des Postes. Na dalsze zachowanie i poglądy Karola źle wpłynęły jego spotkania z cyganerią literacką. Odszedł od religii już w parę miesięcy od przybycia do Paryża. Został wyrzucony ze szkoły 2 lata później. Zaczął wtedy prowadzić beztroski tryb życia w towarzystwie przypadkowych kolegów. 3 lutego 1870 roku umarł jego dziadek i opiekun pułkownik Morlet. Pół roku później Karol uzyskał pełnoletność i wszedł w posiadanie majątku rodzinnego. Wkrótce wstąpił do szkoły kawalerii w Saumur. W dalszym ciągu prowadził nieuporządkowane życie. Nic więc dziwnego, że szkołę ukończył w 1880 roku ze złymi wynikami. Udał się do Setifu w Algierii w randze podporucznika. Jednak w armii nie był długo, bo już w marcu 1881 roku został wydalony za brak dyscypliny i złe prowadzenie. Sprowadził do obozu kochankę, którą przedstawił jako swoją żonę. Karol próbował początkowo powrócić do armii. Kiedy w maju 1881 roku wybuchło w Algierii powstanie Bua Mama, wziął udział w kampanii w południowym Oranie. Sławił się nawet bohaterską postawą, za co został odznaczony. Mimo to po pewnym czasie złożył dymisję i udał się do Algieru, aby uczyć się języka arabskiego. Tam przez 18 miesięcy przygotowywał się do wyprawy naukowej po Maroku, na którą wybrał się w latach 1883-1884 w przebraniu rabina, ponieważ jako chrześcijaninowi grozić mu mogła śmierć z rąk muzułmanów. Podróżował także po południowych terenach Algierii oraz Tunezji. W tym czasie pragnął też zrehabilitować się w oczach rodziny. Owocem jego podróży była książka Reconnaissance au Maroc, która zawierała wiele ważnych informacji etnologicznych. Otrzymał za nią złoty medal Towarzystwa Geograficznego w Paryżu. Powrócił do Francji, nie umiał jednak już żyć jak dawniej w Paryżu. Ponownie udał się do Algierii, chociaż tu zakochał się w młodej kobiecie, Marie Marguerite Titre, wybrał się w podróż po pustyni Magrebu, gdzie zdecydował, że odtąd będzie żył w celibacie. Po powrocie do Paryża zamieszkał u zamężnej siostry nieopodal kościoła pod wezwaniem świętego Augustyna. Podczas długich modlitw w tym i innych kościołach powtarzał modlitwę: Boże mój, jeśli istniejesz, spraw, abym Cię poznał. 29 lub 30 października 1886 roku spotkał w kościele świętego Augustyna wikarego, księdza Huvelin, z którym zaczął odtąd prowadzić długie rozmowy religijne. Zaprzyjaźnili się i gdy Karol poprosił go o znalezienie kierownika duchowego, ten nakazał mu najpierw przystąpienie do spowiedzi. Tak zaczęło się trwałe nawrócenie Karola, a ksiądz Huvelin pozostał jego kierownikiem duchowym aż do jego śmierci. Od tej pory de Foucault rozpoczął intensywne życie duchowe. W sierpniu 1888 roku odwiedził klasztor trapistów w Fontmonbault. W końcu listopada wyjechał na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Boże Narodzenie w sposób szczególny przeżył w Betlejem. 5 stycznia odwiedził Nazaret, którego zachwycił i pobudził do kontemplacji ukrytego życia Jezusa. 14 lutego wrócił do Paryża. Potem odbył rekolekcje w kilku klasztorach. W Bazylice Montmartre 6 czerwca 1889 roku zawierzył swoje życie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wszystko to prowadziło do tego, że Karol postanowił iść drogą powołania zakonnego w ukryciu przed światem. W połowie stycznia 1890 roku pożegnał się z rodziną i wstąpił do trapistów w klasztorze Matki Bożej Śnieżnej w masywie centralnym, przyjmując imię zakonne Maria Alberyk.
W czerwcu 1890 roku na własną prośbę przeniósł się do ubogiego klasztoru filialnego Matki Bożej Śnieżnej w Agbes w Syrii. Spędził w nim 6 lat. Mnisi poza modlitwą i kontemplacją pracowali w polu i przy budowie dróg. 2 lutego 1892 roku Karol de Foucault złożył pierwsze śluby zakonne. Jako mnich ciągle myślał o życiu bardziej ubogim i odosobnionym. Został wysłany do Staueli w Algierii. Wrócił jeszcze na studia do Rzymu, ale przełożeni uznali, że Bóg wyznaczył mu szczególną drogę. 14 lutego 1894 roku został zwolniony ze ślubów prostych i złożył 2 śluby prywatne. Czystości i nieposiadania niczego poza narzędziami potrzebnymi do pracy fizycznej. Został wysłany do klasztoru klarysek w Nazarecie, gdzie potrzebna była pomoc przy pracach w gospodarstwie. Był tam skromnym bratem. Zamieszkał w komórce na narzędzia i czuł się szczęśliwy. Za namową ksieni zakonu klarysek w 1901 roku przyjął święcenia kapłańskie. Wyjechał do Beni Abbes na południu Algierii, niedaleko granicy marokańskiej. Jadąc tam, zdawał sobie sprawę, że na tych słabo zaludnionych terenach nie będzie miał misyjnych osiągnięć, ale nie miało to dla niego znaczenia. Chciał cichego życia, by móc się nieustannie modlić. Zawsze jednak był otwarty na ludzkie problemy. Otaczał opieką niewolników, karmił ich i podtrzymywał na duchu. Ściągał na siebie gniew miejscowego biskupa Guerina za krytykowanie niesprawiedliwych poczynań kolonizatorów francuskich. W 1903 roku planował wyjazd do Maroka, ale zrezygnował na rzecz ewangelizacji Tuaregów. W sierpniu 1903 roku zajmował się rannymi podczas bitwy pod Tangit. W 1904 roku udał się w kolumnie żołnierzy do krainy Tuaregów, gdzie pozostał do stycznia 1905 roku. W 1905 roku osiedlił się w Tamanrasset, gdzie zaprzyjaźnił się z szefem Tuaregów Musą Ag Amstanem. Gdy na przełomie 1906 i 1907 roku był bliski śmierci, miejscowa ludność zaopiekowała się nim. Noszono go na rękach i karmiono jak niemowlę kozim mlekiem, nie pozwalając, by wpadł w depresję. W tym czasie Karol de Foucault pisał regułę swojej wymarzonej wspólnoty małych braci Jezusa, która powstała niestety dopiero po jego śmierci. W 1910 roku wysłał gotowe statuty do Rzymu, lecz odpowiedzi nigdy nie otrzymał. W czerwcu 1915 roku skończył po 11 latach pracę nad słownikami. W 1916 roku wybuchła wojna między miejscowymi plemionami. Walki i napady rabunkowe objęły niemal całą południową Saharę. Karol został zmuszony do ufortyfikowania swojej pustelni w Tamanrasset. Gdy wieczorem 1 grudnia 1916 roku grupa uzbrojonych jeźdźców otoczyła fort, prawdopodobnie pilnujący go uzbrojony 16-latek wystrzelił ze strachu i przypadkowo zabił Karola. Pustelnia została splądrowana, a Najświętszy Sakrament wyrzucono w piasek pustyni. Gdy przybyli tam francuscy oficerowie, zobaczyli leżące obok Karola ciało Jezusa. Jeden z nich ukląkł, podniósł hostię i przyjął komunię. Ciało brata Karola de Foucault od 1929 roku złożone jest w El Golea. Proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym został zamknięty 4 marca 2003 roku w Mediolanie, a beatyfikacja odbyła się 13 listopada 2005 roku w Rzymie. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Karola do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe exaudimus, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.